37 minucie z rzutu karnego bramkę dla Anderlechtu zdobywa Lozano. Ten sam zawodnik zdobywa drugą bramkę dla Anderlechtu w 62 minucie i jest 0-2. Na 3-0 dla Anderlechtu podwyższa w 79 minucie Per Freeman. W 83 minucie honorową bramkę dla Widzewa zdobywa Włodzimierz Smolarek. W ostatniej minucie spotkania wynik na 1-4 ustala Petr Petursson.